Cześć, witajcie. Kolejny filmik tutaj w tej paczuszce. Podzieliłam ją na dwie części. Paczuszka od Kasi. Dziękuję, Kasiu, jeszcze raz. No, w każdym filmiku powinnam Ci tutaj po stokroć dziękować za te smaczki, przysmaki perfumowe, zapachowe, które mi przysłałaś. Perełeczki wszystkie i skarby, i jak chcecie, tak nazywajcie. Dobrze. W poprzednim filmie była część pierwsza tej tutaj takiej właśnie zapakowanej czej. Co chcesz, jak ty to nazwiesz? No dobra. A dzisiaj będzie część druga. Nie nazwie, przechodzę dalej. Czyli ja tych perfum nie znam. To tak przypominam, jakby ktoś pierwszy raz oglądał. Będę je testować pierwszy raz dzisiaj. Nie znam nutek. Podczas montażu filmu w tym rogu wstawię Wam nutki, jakie te perfumy mają, a ja będę Wam opisywać moimi słowami, co w tym pierwszym momencie, zaraz po powąchaniu danego zapachu, wyczuł mój nos. No i zobaczymy, czy się będzie zgadzało, czy nie. Valentina, Assoluto Valentino. Dobra, to nie znam, ale zaraz poznam. Dobra. Czekaj, no co to? Pierwsze co, to alkohol mocny. Czy to czasem nie jest ta Valentina, ta marka właśnie, jedna z marek arabskich? No bo, czekaj. Valentina Assoluto. Valentino. Dobra, nie wiem. Na początku było czuć dosyć mocno konkretny alkohol. Takie jakieś, nie wiem, whisky, brandy, nie znam się. Czysta wyborowa nie. Żadne wina, żadne takie. Jakiś taki alkohol aromatyzowany. Coś tu jakieś takie jakby trochę owoce, ale coś mi się to nie podoba. Jakby takie owoce, ale jakby owoce zanurzone właśnie w tym alkoholu jakaś. No dobra, no Boże, Anka, co ty tyle myślisz? Toż to nalewka babuni. Jakaś taka owocowa nalewka. Jakby śliweczka trochę, taka z alkoholem. I taki ten aromat tej nalewki babuni, taki wiecie. Nie to, że to niby alkohol, jakimś kurczę bimbrem zalane te owoce. Zresztą nie wiem, jak te babunie te nalewki robiły, że to tak wychodziło. No ale ten styl na pierwsze wrażenie. Jakieś kwiatuszki tam są, ale początek zdominowała nalewka babuni i co dalej, to ja nie wiem, co to będzie. W każdym bądź razie, jako pierwsze wrażenie, to nawet fajne, bo mi się to dobry humor mi te perfumy zrobiły. To przypomnienie sobie o nalewce babuni. O, czekajcie, no nawet się fajnie zaczęło układać. I jaki błysk, jaka tłustość. Jakieś kwiatuszki i owocki. Z tym, że owocki dominują, bez słodyczy, tylko właśnie taki aromat jak z nalewki babuni. No to cóż ja tu dam? Muszę wziąć pod uwagę pierwsze wrażenie i te emocje pierwsze, ale także i to, czy ja bym chciała te perfumy. Czy one... No, ale one się układają coraz lepiej na skórze. Coraz ładniejsze się robią, no. Zdziwienie nastąpiło. Dobra, no to ja na to pierwsze wrażenie, podsumowując wszystko tutaj w mojej głowie, burza się rozegrała, burza mózgu, to ja daję 8 na pierwsze wrażenie. Dobrze, przechodzimy dalej. Nie ma co przedłużać. Ojejku, tu widzę jakiś ciemny płyn. A wręcz czarny. Kasia, co to jest? Jejku, dobra, pokażę Wam. Widzicie, jaki ciemny? Alien Essence Absolue. Ojejku, ojejku, to są te perfumy przepiękne, przecudowne.
wycofane, nie do zdobycia. Gdzie ja je dam? Ja je sobie dam tak troszkę wyżej, bo ja je chcę sobie podelektować się nimi przez cały dzień. Jak tam będę coś robić tutaj dłońmi, to nie chcę, żeby mi one... Ojejku, rzeczywiście, to już doleciało. Nie chcę, żeby one tak szybko ode mnie odeszły, no ale chyba nie mam się czego bać, bo jaka to jest moc, jaka to jest koncentracja. Dlaczego już tego nie robią? Dlaczego to wycofali? Ojejku, jakie piękne. Tak, no tego aliena, czy tam eliena, jak wolicie czuć, ten jaśmin, konkretny jaśmin, który jest w tych perfumach, ale to jest wzbogacone też jakby takimi jakimiś przyprawami, czymś takim zadziornym, co cię ponosie. Nie, że tylko li i jedynie jaśmin i rób co chcesz, wąchaj cały dzień jaśmin. Tutaj się więcej dzieje. Jak aż zacznę płakać. Może goździki? Może goździki? To na pierwszy, takie, ten pierwszy moment, kiedy te perfumy są zaaplikowane, to wręcz mi nawet przypomina, jakby to była koncentracja takiego płynu do płukania jamy ustnej, ale jaśminowego i z jakimś takim ostrzejszym składnikiem, jakąś przyprawą. No ja myślę, że być może goździk, kamfory, czegoś takiego, mentolu, czegoś takiego bardziej chłodnego, ożywczego. Ale to jest coś więcej niż jaśmin. Teraz to wrażenie, że to jest takie właśnie zimne i orzeźwiające mentolowo i goździkowo jest na pierwszym planie. Jaśmin troszkę dalej, no, ale piękne perfumy. Dobra, daję 10, bo pierwsze wrażenie widzicie. Wow, ojejku, tutaj to będzie do przestudiowania przez cały dzień, bo ja tu czuję, że tu się zmienia. Ja tutaj gadam głupoty, a w międzyczasie one tak pracują na skórze. Ja myślałam, że to po tym płynie, po tym kolorze, że to będzie jakieś ciężkie. Że to jakieś, ale to nie. To nie jest jakieś, jakaś wanilia, jakaś słodycz, która robi ten ciężar tej takiej ulepności. Bo jak ja widzę Absolu, to mi się to kojarzy z czymś takim właśnie ciężkim, ulepnym, długogodzinnym, przyskórnym. A tu odwrotnie. Tutaj te perfumy mam takie wrażenie, że one robią się przestrzenne. Nie chcę zbyt wiele już o tym mówić, bo to są perfumy do dłuższego przetestowania. No i cóż, obejdę się smakiem. Apetyt może urosnąć w miarę jedzenia, ale go nie zaspokoję, bo te perfumy są bardzo ciężkie do zdobycia dzisiaj. Znowu od Kamila Bańkowskiego, a tym razem Nanna. Gdzie ja je sobie tutaj dam? Tutaj gdzieś, żeby mi się z innymi nie pomieszały. Co tu się dzieje? Ojoj, cóż tu się dzieje? Skóra. Tu chyba będzie skóra, ale z taką otoczką świeższą, jakimiś nutami... Takimi z powerem i z mocą, ale takimi świeżo zielonymi. Ale skóra dominuje. Czekajcie. A może i z cytrusami, może i z pomarańczą, albo z mandarynką. No. Skóra z pomarańczą i z mandarynką, tak mi się to teraz wydaje. I jeszcze jakieś takie nutki zielone. I jeszcze co? I jeszcze chyba kwiatuszek jakiś. Ale który? Ale to też są piękne perfumy. Ojoj, dzisiaj w tym zestawie to były dwie piękne kompozycje. Ta Maria z Magdali i ta Nanna. Oj, no te dwie to, ojejku, bardzo mi się podoba. Jaka tu jest moc. I teraz to skóra została gdzieś tam w tle, daje tylko takiego smaczku, sznytu eleganckiego. Ale piękne perfumy też. O, dobra, 10. Nie,
bo Kasia, ja muszę takie wysokie oceny dawać, bo Kasia, to już wiadomo z góry, że ona ma same smaczki, konkretne smaczki w kolekcji. Nie tam jakieś wypociny, jak to powiedzieć. Dobra, nie mogę nic mówić, bo to jest piękny zapach i ja się tutaj wykrzywiam rękę, bo już wiecie, gdzie to... Nie mam gdzie tego... Ojejku, gdzie mam... nie mam gdzie tego nakładać. Jąkam się, mylą mi się słowa, bo to jest piękne. Dobra, ale ładne też. No, dobra. Kolejne. O, to staruszek od Chloe Narcyz, czyli też kolor płynu, pomarańcza mocna. Gdzie go dam? Tu gdzieś, dobra, tu, żebym jak miała jakoś to jak powąchać, bo tak nałożę. Też piękne, dobra. Dobra, ja się poddaję, ja nie mam słów. No. Tak ładne, tylko że być może już troszkę zębem czasu nadgryzione. W tym sensie, że wyczułam jakiś taki maluteńki niuans w tych perfumach, że być może ta już te nuty głowy tak troszkę... ulatują, ale o, już zaczyna się robić ok. Ale moc. A może i nie, może to tylko takie wrażenie, ale moc. Ale tutaj esencja narcyzowa dosłownie wyparowuje z tego, w przestrzeń się unosi. Mocne, mocne perfumy, kondensacja narcyzu. I taka upojność od tego kwiata, nagrzany w słońcu, emanuje. Aż taki narkotyczny kwiat, tak po prostu w ogrodzie, jakbyśmy mieli zasadzone 1000 narcyzów na takiej małej grządce. I one tam jeden przy drugim, taka kondensacja. Dobrze, no tym perfumom to cóż ja dam? Ja tutaj w tej kompozycji to mogę wyczuć na to pierwsze wrażenie li i jedynie narcyz. Tam pewnie będą też jakieś nutki pomocne, ale to jest po prostu hołd oddany narcyzowi. No jakbyśmy mieli namalować tymi perfumami obraz, to tam by był jeden wielki, potężny narcyz w wielkim formacie albo 1000 narcyzów na całym obrazie. No i to by było to. No, ale interesujące. Jeśli lubicie perfumy kwiatowe i tak dalej, nie wiem, może jeszcze ten narcyz od Chloe gdzieś, jak się dobrze poszuka, można znaleźć. Ja chyba nawet ostatnio gdzieś go tutaj widziałam we Włoszech, mieszkam w tych perfumeriach włoskich, gdzieś mi mignął przed oczami. Dobra, ostatnie perfumy na dzisiaj. O, dobrze, wyszły. Shalimar Initial. Dobrze. Gdzieś tutaj w boku. Z boku. Aha. No Shalimar. Podobny do siebie. Czyli podobny do ogólnego obrazu Shalimara. Jak znamy te perfumy. No. Na początku też tutaj wyczuwam tę taką pylistość. Być może właśnie też z irysa. Z kwiatu irysa. O, ale patrzcie, chwila minęła i tu się zaczyna więcej dziać. Dobra, Kasia, ty masz tam same perełki, my już to wszyscy wiemy i tylko wzdychamy, bo tu jest bardzo wiele wśród tych perfum, zapachów już dzisiaj niedostępnych. Wow, ale piękne, ale się pięknie rozwijają. Poezja. Poezja też. Wydaje mi się, że w tym wypadku będzie połączona z irysem. Tak przynajmniej wydaje się mojemu nosowi na ten moment. A nutki oczywiście tutaj będziecie mieli podczas montowania. Zapodam. I jest jakby taki leciutki jakiś cytrusek.
I jeszcze jakiś inny kwiat. Oprócz rysa, ja bym tam jeszcze jakiegoś kwiata wyczuła, jakbym chciała. Tylko może róże, może róże. O, ale ładne, ładne. Dlatego, że tutaj co pogadam, przytkam do nosa, zbliżę nos do nadgarstka. Ładniej to jakoś ubierz w słowa, kobieto. Przytkam do nosa. Dobra, no to wyczuwam za każdym razem coś nowego. I ja coś takiego uwielbiam w perfumach, kiedy tak pracują, zaskakują nas nowymi niuansami. 10. Na początku, pierwszy moment jak poczułam, myślałam sobie, no dobra, Shalimar, już to znam, Shalimar, ale tu się dzieje coraz więcej, więc 10. Dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jak zwykle, dziewczyny, chłopaki, to tyle na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam. Kolejne filmy, które mam na myśli, ja już sobie tutaj przygotowałam pudełeczka. Pokażę Wam, co nowego przybyło do mnie w tych tygodniach. Nie wszystko Wam pokażę, bo jest jeszcze parę takich perfum, których do tej pory nie pokazałam. Ale dla nich chciałabym poświęcić więcej czasu i nagrać dla nich film tylko im poświęcony. I to na pewno będzie Biały Len od Estée Lauder. White Linen. Dobrze. A dzisiaj pokażę takie troszkę pomniejsze zakupy. Dobra, już tam spoziram, ale to w następnym filmie. Cześć i do zobaczenia niedługo.